skalę, jak bardzo uzależnieni jesteśmy od powietrza. Wdychamy je w ogromnej ilości, w objętościach większych niż spożywamy płynów czy posiłków. I oddychanie odbywa się w sposób automatyczny i fizjologiczny, tak do tego stopnia, że nie jesteśmy świadomi często, ile tego powietrza pochłaniamy i jak ono jest nam nieodzownie potrzebne do funkcjonowania. Niestety nie zdajemy sobie również sprawy z tego, jak ważna jest jakość tego powietrza. Często niestety ta refleksja przychodzi dopiero wtedy, jeżeli odczuwamy różne choroby i wtedy to, czym oddychamy, staje się dla nas bardzo znaczące. Dlatego cieszę się, że powstaje ten program i jest dyskusja wokół jakości powietrza i od paru lat są podejmowane różne wysiłki, aby tą jakość powietrza poprawić. Smog staje się już bardzo oklepanym przez wielu określeniem, ale trzeba o tym pamiętać i trzeba o tym wciąż wspominać. Żyjemy w kraju, w Europie, który niestety cieszy się niechlubną sławą, jednym z najbardziej zanieczyszczonych krajów europejskich. Tutaj walczymy o prymat tylko z Bułgarią i z północnymi Włochami, także niestety musimy mieć świadomość tego, że żyjemy w nieczystym środowisku. Oczywiście te dni, gdzie zanieczyszczenie powietrza jest największe, najczęściej ogranicza się do pory zimowej. I tu muszę powiedzieć, że smog, to o czym mówimy, jest to mieszanka spalin, gazów i mgły, czy pary wodnej. Powstaje on w określonych warunkach atmosferycznych i często ma wpływ na to ukształtowanie terenu. I niestety my, Wałbrzy, również należymy do tych części, gdzie są warunki sprzyjające powstawaniu smogu. Zresztą Śląsk, Dolny Śląsk, Kotliny Górskie generalnie, Podhale, tam najczęściej mamy do czynienia ze smogiem. Powstaje on wówczas, kiedy właśnie w miesiącach zimnych dochodzi do koncentracji pyłów, dymów i zimnego powietrza o wysokiej wilgotności, które jest jakby przyciśnięte frontem wyżowym do ziemi. My ten smog czujemy, a nawet czasami widzimy, bo widzimy mgliste, jakieś takie żółtawe powietrze albo szare i czujemy też zapach tych spalin. Obecnie w wyniku tych wszystkich przemian cywilizacyjnych i technologicznych spaliny, które się gromadzą w smogu, są pochodzenia głównie z transportu samochodowego i z tak zwanych kopciuchów. Niestety tak u nas w Polsce jest. Najwięcej spalin wydobywa się z kominów w wyniku ogrzewania starymi piecami, kopciuchami, z kominków również opalanych drewnem i z samochodów. W skład smogu, oprócz tych pyłów zawieszonych, o których się mówi PM 10, 2,5 czy 1 mikrometr, tam są również gazy trujące. Dla nas bardzo toksyczne. Jest to dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, ozon, no i jeden z najbardziej toksycznych substancji, benzopiren. My to wszystko wdychamy. Działanie tych substancji może być natychmiastowe i czujemy wówczas, powiedzmy, pieczenie gałek ocznych, uzawienie, drapanie w nosie, w gardle, napady kaszlu, uczucie zatykania, ale może być również długofalowe.
Udowodniono, jak smog wpływa na nasz organizm. No i niestety są to tylko bardzo złe i szkodliwe efekty działania. Oprócz tych natychmiastowych efektów, czyli podrażnienie śluzówek czy oczu, gardła, nosa, krtani, może u osób już chorych dojść do zaostrzenia ich przewlekłych chorób układu oddechowego, mianowicie astmy czy przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. I wtedy ci pacjenci w trakcie takich smogowych dni po prostu trafiają z zaostrzeniami tych chorób do lekarza bądź do szpitali nawet. Natomiast takie dłuższe oddziaływanie smogu, niekorzystne dla naszego organizmu, polega na drażnieniu właśnie błąd śluzowych układu oddechowego i poprzez drażnienie toruje się jakby stan zapalny przewlekły, który może sam z siebie doprowadzić do powstania przewlekłej obturacyjnej choroby płuc nawet u osób niepalących papierosów, a również to działanie toksyczne i trujące wyzwala mechanizmy nadwrażliwości drzewa oskrzelowego i jest już prostą drogą do powstania astmy oskrzelowej. Poza tym udowodniono działanie smogu na układ krążenia. I w trakcie takich smogowych dni udowodniono, były badania nawet w Polsce, we wschodnich województwach, badania, które udowodniły, że narażenie pacjentów na wdychanie zanieczyszczonego powietrza w takich dniach smogowych może wywołać w krótkim czasie, w dniu bądź w dwóch dniach następujących, różne incydenty ostre naczyniowe w postaci zawału serca bądź udaru mózgu, bądź nawet zatoru płucnego. I ryzyko tam wzrasta wtedy od 3 do 8%, to jest bardzo dużo. Ponadto sam smog może dawać odległe skutki, jeżeli chodzi o dzieci. Również obserwuje się, że może prowadzić do zwolnienia wzrostu, do ujawnienia się autyzmu u dzieci, do ujawnienia się chorób właśnie układu oddechowego w postaci astmy. Mało tego, u ciężarnych kobiet narażenie ich na oddychanie powietrzem zanieczyszczonym może spowodować poronienia, przedwczesne porody, a nawet do urodzenia dzieci z niską wagą urodzeniową, bądź ujawnienia się różnych chorób u dzieci, u takich dzieci już w późniejszym wieku. Również udowodniono toksyczne działanie smogu, jeżeli chodzi o rozwój nowotworów. I tutaj najbardziej rakotwórczym składnikiem jest benzopiren, który jest substancją rakotwórczą, wywołuje raka płuca, ale wywołuje również raka pęcherza, dlatego że jest wydalany przez układ moczowy, a nawet u kobiet raka słupka. Udowodniono również działanie smogu na układ nerwowy. Sprzyja on stanom i depresyjnym, i sprzyja ujawnieniu się otępienia, a nawet choroby Alzheimera. Tych skutków jest bardzo dużo. One w różnych populacjach się różnie kształtują, ale jest pewne, że smog jest naszym trucicielem, na który jesteśmy narażeni i bez naszych działań jesteśmy bezsilni. Oddychamy, bo musimy oddychać, więc musimy spróbować wszystkimi możliwymi sposobami sprawić, aby ta jakość powietrza była coraz lepsza. Można zacząć od siebie. Po pierwsze sprawdzać jakość powietrza, dni, kiedy jest smog. Czyli to są najczęściej zimowe miesiące. Można mieć aplikację w telefonie, można sprawdzić w internecie, nawet na stronie miasta. Sprawdzić na stronie Smog Mapa.
są dane podawane codziennie, one są aktualizowane kilka razy dziennie. W dni, kiedy jest bardzo jasny sygnał, kolor się pojawia, zielony, czy tam czerwony, czy brązowy. Jak jest zielony, jesteśmy bezpieczni. Im bardziej intensywny kolor, to zachowajmy ostrożność. Jeżeli nie potrzeba, nie wychodźmy z domu, szczególnie jeżeli chodzi o osoby starsze, bądź chore, bądź dzieci, ciężarne. Nie wychodźmy z domu. Jak musimy, załóżmy maskę, ale maska musi być konkretna z filtrem HEPA, przeciwsmogowa. To nie może być taka maseczka, którą używaliśmy w trakcie lockdownu. To musi być maska z filtrem, jeżeli już musimy. Jeżeli chcemy wietrzyć mieszkania, róbmy to rano, ale tak około południa bądź po południu. Największe stężenie pyłów i tych gazów toksycznych w trakcie smogowych dni jest w godzinach wieczornych i w nocy. Więc jeżeli ktoś chce uprawiać sport i robi to w godzinach wieczornych, wtedy kiedy są alerty bądź kiedy jest zła jakość powietrza, szkodzi sobie samemu. Nie polecam tego. Właśnie wieczornego uprawiania joggingu czy jakichś spacerów, wtedy właśnie jakość powietrza jest najgorsza. Unikajmy tego. Jeżeli chcemy iść na spacer, róbmy to w południe, bądź po południu. To samo osoby dorosłe. Jeżeli musimy iść na zakupy, zróbmy to około południa, a nie róbmy tego wieczorem, jeżeli jest taki dzień. Wietrzmy mieszkanie właśnie w południe. Apel do wszystkich władz. I wiem, że to się dzieje. Ograniczenie tych tak zwanych kopciuchów, które niestety głównie odpowiadają za tą złą jakość powietrza. Nasze stare piece, w którym palimy niestety złe jakości węglem bądź substancjami, które nie powinny być palone w mieszkaniach. One są również naszymi trucicielami. Sami sobie, że tak powiem, tą szkodę wyrządzamy. Jeżeli chodzi o transport samochodowy, wiadomo, im starszy samochód, tym więcej tych spalin i gazów toksycznych wydala. Właśnie te samochody powyżej 20 lat, no u nas jest w Polsce ich najwięcej. Niestety one najwięcej tych spalin toksycznych produkują. Wystarczy pójść na przykład w takie dni, gdzie jest mglista pogoda, nie ma słońca, nie ma wiatru, pójść sobie na plac Grunwaldzki i stanąć na światła. Wtedy widać wręcz, widać czym oddychamy niestety. I widać, i czuć. Aha. Proszę mi powiedzieć, bo tak groźnie to wszystko zabrzmiało, co powinniśmy zrobić, gdy już niestety pojawią się te pierwsze objawy zdrowotne związane właśnie z zanieczyszczeniem powietrza? Przede wszystkim udać się do lekarza pierwszego kontaktu i zgłosić, jakie są objawy. To mogą być pierwsze objawy astma albo pierwsze objawy POHP. Wydaje się, że na POHP, czyli przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, chorują tylko palacze papierosów. Właśnie nie. Spośród wszystkich osób, które ma POHP, ta 1/4 w ogóle nie paliła papierosów. Czyli po prostu mieszkała w szkodliwym środowisku narażonym na pyły, dymy, zanieczyszczenia powietrza. Chcę powiedzieć, że jeżeli chodzi o dymy przemysłowe, z tym już nie ma problemów, bo są takie nałożone wymogi, że w tej chwili elektrociepłownie, wszystkie te kominy są zaopatrzone w odpowiednie filtry. Za produkcję smogu nie odpowiada przemysł obecnie. To są tylko te kopciuchy plus transport samochodowy, niestety. A jeżeli mamy objawy, pierwsze co robimy, to rzeczywiście udajemy się do lekarza. Są możliwości sprawdzenia. Trzeba zrobić zdjęcie, trzeba zrobić spirometrię, wywiad. Proszę mi wierzyć, że zdarza się, że pacjenci, którzy mają objawy związane z narażeniem na smog, bądź się to nakłada często z infekcjami, wyjazd w inne miejsca, na przykład na Pomorze, nad morze, ich uzdrawia.
objawy toksycznego działania spali ustępują. Łagodnieje przebieg astmy, łagodnieje przebieg POHP. Dzieci się świetnie czują, ale to są skrajne sytuacje, kiedy musimy zmienić miejsce zamieszkane, żeby uniknąć narażania na smog. To są skrajne rzeczywiście, ale jest to udowodnione. Pacjenci moi chętnie wyjeżdżają na dworze, bo tam się świetnie czują. Bardzo się zwiększyła teraz liczba zachorowań, liczba osób, które wyjmują dolegliwości. Na liczbę zaostrzeń astmy i POHP ma w tej chwili wpływ nie tylko okres infekcyjny, który jest wyjątkowo dla nas trudny, bo tych infekcji jest bardzo dużo, ale my sami wiemy, że również to niestety nieczyste powietrze ma wpływ na ilość zaostrzeń, bo przychodzą pacjenci z dusznością, nie mają objawów infekcji, a duszą się. Wychodzą ze szpitala od nas po intensywnym leczeniu, za 2 tygodnie trafiają ponownie, nie z powodu infekcji. Prawdopodobnie z powodu właśnie narażenia na nieświeże powietrze. Wałbrzych jest już środowiskiem o wiele lepszym niż to było kiedyś. Ale wciąż są dni, niestety, gdzie to powietrze nie jest odpowiednie dla nas. Niestety nie należymy do miast zupełnie czystych i w których można spokojnie żyć, nie obawiając się. Tu wciąż jest te stare dzielnice, niestety, to są miejsca, gdzie to stężenie pyłów i dymów jest duże.